Witam wszystkich na kolejnym filmiku z serii Pora na przerwę. Dzisiaj będziemy ćwiczyć mięśnie oddechowe, czyli przypomnimy sobie kilka ćwiczeń oddechowych. Mam nadzieję, że pamiętacie coś z zajęć. Jeśli nie, to nauczymy się od nowa. Ćwiczenia są bardzo proste. Wykorzystamy dzisiaj lekką piłkę, więc mam nadzieję, że macie jakąś w domu. Można ją zrobić z gazety, aczkolwiek na pewno jakąś piłeczkę znajdziecie. Dodatkowo przydadzą nam się jakieś lekkie, ja mam tu kawałki krepiny, bibuły marszczone, różnie na to mówi się. Można wykorzystać kawałki gazety, naprawdę. Gazety, coś co będzie lekkie. Jeśli macie piórko, to by było super, takie zwykłe piórka. To też można to wykorzystać i będziemy mówić o tych ćwiczeniach później. Na początek zaczynamy od rozgrzewki. Rozgrzewka będzie bardzo prosta i szybka. Posłuchajcie. Uwaga! Zaczynamy od krążeń ramion do tyłu. Same ramiona, a raczej barki krążą w tył. Nie mówię ile powtórzeń. Sami ocencie, czy już czujecie, że trochę Wam cieplej się zaczyna robić. Dlaczego nie mówię liczby powtórzeń? Bo chcę, żebyście patrzyli na mnie i po prostu wykonywali te same ćwiczenia, co ja. Krążenia ramion w tył. Ćwiczenia znane na pewno wszystkim z lekcji WF-u. Od nas zajęć oczywiście. I uwaga, ostatnie powtórzenie. Dobra, zatrzymujemy się. Ręce bierzemy w bok. Uginamy w łokciach i robimy krążenia przed ramionami. Przed ramiona tylko pracują. Do środka. Na zewnątrz. Dobra, a teraz jedno jest na zewnątrz, drugie do środka. Czyli w tym, tak jakbyśmy w jedną stronę kręcili. Dobra. I to samo w drugą. Dobra. O, masz jeszcze chwilę. Bo w drugą to za krótko. Dobra. Rozluźniamy ręce. No, już trochę. Ja już mam trochę spięte barki. Uwaga, uwaga. Zaraz będziemy je rozciągać i rozluźniać. Dobrze. Kładziemy ręce na biodra w lekkim rozkroku i krążenie bioder. Dzisiaj bardzo proste ćwiczenia, dlatego proszę Was, skoncentrujcie się na drugiej części filmu. Oczywiście nie pomijajmy tej pierwszej, bo potrzebujemy rozgrzewki. I kręcimy biodrami w drugą stronę. Jeszcze trzy powtórzenia. No i uwaga, uwaga. Kolejne ćwiczenie, trochę na równowagę. Ja mam tutaj te paski, ale to później wytłumaczę Wam, o co w nich chodzi. Stajemy na jednej nodze, noga w górę i krążymy stawem skokowym. W jedną stronę, ona mi coś strzela. I w drugą stronę. Super, stajemy na drugiej nodze, zatrzymujemy równowagę, ręce na biodrach, oddychamy. Pamiętamy wdech, wydech w trakcie ćwiczeń. I w drugą stronę krążymy. Świetnie. No dobra, posłuchajcie, to była bardzo szybka rozgrzewka. A teraz wracamy do ćwiczeń oddechowych. Na początek chciałabym, żebyśmy przypomnieli sobie taką pozycję. Pozycja klapa średnia, czyli klękamy na kolanach, klęk podparty tak zwany, czyli tak. Ale palce dłoni kierujemy do środka. Uwaga, uwaga, i naszym zadaniem będzie teraz, ja może pokażę w ten sposób, będę bokiem wtedy do kamery i piłka mi za daleko nie ucieknie. Schylamy się i dmuchamy w piłkę. Ekstra, jeżeli macie rodzeństwo, namówcie je do zabawy, albo rodziców. Z drugiej strony osoba współćwicząca i między sobą podajemy w ten sam sposób piłkę. Czyli opad tułowia. I bierzemy piłkę jeszcze raz. Jeśli nie macie współćwiczącego, to tak jak ja, znajdźcie sobie miejsce w pokoju, tak żeby piłka Wam za daleko nie uciekała. Proste, bardzo proste, jeśli macie lekką piłkę. Drugie ćwiczenie, które Wam bardzo polecam, to jest wyznaczenie sobie toru. Może być to tor przeszkód. Czyli ja mam tutaj prosty tor, czyli wyznaczony z dwóch linii. Wy możecie zrobić zygzak, na przykład z zabawkami lub pluszakami,
które macie, albo kredkami czy długopisami i po prostu przejść ten tor, dmuchając piłkę w ten sposób, żeby nie wyszła z toru. Uwaga! Ja oczywiście pokażę różne opcje. Jeżeli mamy prostą linię, to spróbujmy dmuchnąć w ten sposób, żeby cały tor przejechała piłka, przeleciała piłka za jednym razem. Tu już pozycja wyjściowa dowolna, bo jeżeli macie bardzo długi ten tor, albo na przykład zygzakowaty, teraz spróbujmy. Zadanie mamy takie, że z jednej linii do drugiej, można oczywiście wykorzystać to, żeby właśnie z jednej linii do drugiej. To idziemy za piłką. Można starać się zachować pozycję, którą przedstawiłam wcześniej. Delikatnie dmuchamy. O, nie doszło do linii. To jeszcze raz. O, teraz mi wyskoczyła. Dobra, wraca. Albo spróbujmy zrobić tak, żeby dojść do celu wyznaczonego wcześniej. Czyli mamy, zaraz sobie zaznaczę tutaj kolorowej krepiny, dwa pomarańczowe punkty. I uwaga, i będziemy celować do bramki. Mamy dwa pomarańczowe punkty. Niewidoczne prawie pewnie, chociaż może. I uwaga, uwaga, to wezmę jeszcze żółte, żeby było bardziej widać. Niestety nie mam tutaj pachołków ze sobą, ale może i dobrze, bo wy też nie macie pachołków w domu. Wykorzystujcie wszystko, co macie. Zabawki, długopisy, pluszaki. Uwaga, uwaga. No i teraz spróbujmy zrobić pozycję niską klappa, czyli klękamy na piłce, klękamy na kolanach, pupa przyklejona do pięty i uwaga, ręce szeroko, piłka między naszymi ramionami i uwaga, i dmuchamy tak, żeby wcelować, w nasze słupki. O, nasze słupki są na tyle delikatne, że łatwo je przestawić. O, mam krzesło, wykorzystam też krzesło. Uwaga, uwaga, teraz będę miała coś, co na pewno na mnie umknie. Bramka jest z dwóch podnóżków i uwaga, pozycja niska klappa, oddalamy się, czyli ukłon japoński, pamiętacie? Tą nazwę na pewno pamiętacie. I uwaga, no udało mi się, a czy Wam się udało? Mam nadzieję, że tak. Dobra, posłuchajcie, to było ćwiczenie, które możecie oczywiście rozwinąć w różny sposób, czyli ustawić sobie tor przeszkód dowolny w Waszym pokoju, który będziecie mogli realizować po prostu przychodząc razem z piłką. A teraz wracamy do tych delikatnych kawałków krepiny, raczej bardzo lekkich, lub piórka, tak jak już wcześniej wspomniałam, lub gazety. Zadanie jest takie, że dmuchamy krepinę tak, żeby utrzymać ją jak najdłużej w górze. Czyli zadzieramy głowę i uwaga. O! Mi już spadła. Dobra, to jeszcze raz. Jeszcze raz, może jak będzie lżejsza. Dmuchamy tak, żeby jak najdłużej została w górze. No dobra. Dwa razy mi się udało. Posłuchajcie. Z piórkiem jest trochę łatwiej, bo wolniej opada na podłogę. Spróbujcie to przećwiczyć w domu między lekcjami. A teraz wracamy do tak zwanych ćwiczeń oddechowych, czynnych, gdzie będziemy również wykorzystywać ruch dodatkowy naszych mięśni. Uwaga, uwaga. Zacznijmy od leżenia. I uwaga, zrobimy dwa ćwiczenia, które Wam bardzo polecam. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, że leżymy na plecach, nogi są ugięte i uwaga, bierzemy wdech, a z wydechem przyciągamy do siebie kolana do klatki piersiowej. Uwaga, bierzemy wdech, rozluźniamy się na chwilę i uwaga, wdech i wydech. Dobra, ja wykorzystałam teraz też siłę rąk, czyli przyciągnęłam jeszcze bardziej kolano do klatki piersiowej. Wy możecie to zrobić na początek bez wykorzystywania rąk. Pokażę w tym momencie. Wdech.
jeszcze raz wdech. Wydech. Świetnie. Posłuchajcie, modyfikacją tego ćwiczenia jest to, że wyprostujemy ręce i nogi. O, muszę przesunąć moje. I uwaga. Przyklejamy się do podłogi i posłuchajcie, bierzemy wdech i z wydechem podnosimy ręce i nogi, zwijamy się w kulkę. Dobra, jeszcze raz wdech i wydech. Wdech i wydech. Teraz bierzemy wdech również i wydech, jak się kładziemy. Dobra. Jeszcze raz przećwiczmy. Uwaga, nogi zgięte i ręce wzdłuż tułowia i bierzemy wdech i wydech. Wdech. I ostatni raz. Dobra. Nogi proste, ręce proste. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Trudne? Chyba nie. Najtrudniej jest skoordynować to. Pamiętajcie. Wydech robimy w trakcie największej aktywności, czyli właśnie jak się kulimy. Po co robimy wtedy wydech? A po to, żeby właśnie wzmocnić te mięśnie nasze oddechowe. To był początek naszych ćwiczeń związanych z ćwiczeń oddechowych. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze przejść dalej. Myślę, że przy kolejnych filmikach będę pokazywała kolejne ćwiczenia, które będziecie mogli sami wykonać w domu. A tymczasem chcę się z Wami pożegnać. Piąteczka. Spróbujcie ćwiczyć razem w domu z rodzicami, z bratem, siostrą. Mam nadzieję, że coś podpowiedziałam i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Do zobaczenia.